I witam w części trzeciej krzywizny umysłu. Tą część zatytułowałem Krzywa Kubika. I właśnie dlatego tak zatytułowałem, ponieważ już w tej części zajmę się panem Henry Kubikiem i jego dwoma postami na forum zbawienie.com.fora.pl. Tam jest taka, na tym forum jest taka sekcja priorytetowa. W tej sekcji priorytetowej znajduje się temat pod tytułem Czy żyjemy we wnętrzu Ziemi? I tam właśnie pan Henry omawia moje filmy, które próbuje zdyskredytować odnośnie tego niebocentryzmu, które kiedyś robiłem, tam właśnie nagrałem filmy i pan Henry tam się do nich odnosi. Dlaczego muszę najpierw zacząć od tego? No, mam w planie jeszcze omówić inne rzeczy, ale muszę zacząć od tego, ponieważ bez tego to nie mogę iść dalej, nie mogę mówić innych rzeczy, ponieważ tam pan Henry w poście na stronie 35 tej sekcji w tym temacie nazywa mnie tam kłamcą i mówi na przykład, że już kiedyś omawiał mój film jeden, właśnie omawiał na stronie 31, wrócimy do tego, i to był film o fazach księżyca. I właśnie mówi, że omawiał mój film i mówi, że ale sprawdźmy kilka prostych rzeczy i odkręćmy kilka oczywistych kłamstw tego kulturalnego, ale prostackiego młodego człowieka, który wstydzi się nawet pokazać swojej twarzy, czyli jest tchórzem. No dobrze, proszę pana, panie Henry, mogę być tchórzem, mogę być prostacki, ale czy udowodnił mi pan kłamstwo? I właśnie teraz się tym zajmę. No czego się boi? Dalej się pyta pan Henry. No nie boję się niczego. Twierdzisz pan, że co on opowiada w swoich filmach budzi śmiech, politowanie dla metody skierowanej najwyraźniej do widzów czy słuchaczy niepełnosprawnych umysłowo. Nie, panie Henry, ja się nie boję, nie wstydzę się tego i moje filmy nie kierowałem do osób niepełnosprawnych umysłowo, bo ja kierowałem te moje filmy do osób, które może czegoś nie rozumieją, może czegoś nie wiedzą, ale nie są niepełnosprawni umysłowo. No i co mówi dalej? Że mówi takim językiem, jak się mówi do dzieci w szkole, ponieważ one nie rozumieją większości tematów, nie posiadają żadnej wiedzy tego typu. Namowa jest dość skuteczna. Tak mu powiedział, tak określił. Traktowanie słuchaczy jak dzieci nie świadczy dobrze o mówcy, który ukrywając się przed słuchaczami, szydzi sobie z nich poprzez porównywanie ich do dzieci. Zupełny brak szacunku dla nas i czysta obraza naszej inteligencji. Taki pan Henry wysunął wnioski. Kiedyś czytałem Ewangelię i Jezus tam również do swoich uczniów odnosił się jak do dzieci i mówił jak do dzieci. I teraz pytanie, czy on też obrażał tych uczniów swoich i czy też obrażał ich inteligencję. Nie uważam, że porównywanie kogoś do dzieci jest złe, ponieważ ten ktoś jest uczciwy, no taki szczery. I dlatego Jezus porównał swoich tam uczniów do dzieci. I dlatego uważam, że jest to jak najbardziej w porządku. Poza tym dzieci też są takie ciekawe świata, takie właśnie są takimi małymi naukowcami jakby. I dlatego ja tam w tym filmie o tym mówiłem. A nie dlatego, że chciałem z kogoś zaszydzić. No to, że pan tak odebrał, to znaczy, że pan ma zły stosunek do dzieci. Nie ma pan takiego stosunku do dzieci, jak pan Jezus miał. Pan się jest wierzący, pan tak twierdzi, że pan walczy z szatańskim światem, to proszę teraz sobie uświadomić, że pan trochę obraził też Jezusa w ten sposób, bo Jezus też w takim razie szydził. Ale co dalej? Zostawmy już tego Jezusa, zostawmy już te dzieci i tam dalej pan Henry mówi, że w tym filmie, czyli w tym części 11 niebocentryzmu, stwierdził po prostu i bez ogródek, że światło się nie zagina. Oraz stwierdzić, że powinniśmy wierzyć w to, co widzimy, jeżeli nie możemy w to uwierzyć, to znaczy, że jesteśmy manipulowani przez nadawców owych informacji. Czy ja tam twierdziłem, że światło się nie zagina? Ja przytoczę ten film i ten fragment i proszę zobaczmy. Zobaczcie na zdjęcia chmur. Zobaczcie, wszystko jest proste. Te promienie światła, gdzie one się tam odginają? One lecą wszędzie prosto. Nic się nie odgina. Tak, a więc zobaczmy, że ja tam przytoczyłem obrazki chmur. Obrazki cieni, jakie tam słońce rzuca i promieni, jakie tam słońce rzuca. I ja tam stwierdziłem, że tam nic się nie odgina, że tam wszystko leci prosto. No tak było to widać. Natomiast nigdzie nie twierdziłem, że nigdy się to światło nie odgina, panie Henry. Pan Henry, tutaj pan manipulujesz troszeczkę swoimi czytelnikami. I co dalej pan mówisz o moim filmie? Że GW15 uważa, że powinniśmy wierzyć własnym oczom i nie dać się zwieść nikomu. A, i dalej mówi, że mam dla niego niezły szok,
Drogi panie GW15, jesteś ewidentnie wychowany na iluzjach optycznych i twoje bzdury dobitnie o tym świadczą. Nie, panie Henry. Moje bzdury nie świadczą o tym, ponieważ nie są bzdurami. I ja nie twierdziłem tam, że zawsze powinniśmy wierzyć własnym oczom, tylko co ja tam twierdziłem? Proszę, posłuchaj mi kawałek. Ufajcie bardziej sobie. Ufajcie bardziej sobie. Ufajcie swojemu umysłowi, swoim oczom, a nie, że uważacie, że wasze oczy pragną was oszukać i teraz pan Mariusz wam powie prawdę, bo on pójdzie na jezioro z aparatem, narysuje kreski i mu wyjdzie właśnie, bo oko was oszukało, a on was nie oszukiwał, nie, on was nie oszukuje. A więc co ja tam zrobiłem? Ja tam ostrzegłem osoby, które słuchają różnych innych ludzi, żeby jeżeli ktoś im mówi, że ma nie ufać swojemu umysłowi, tylko ma ufać jemu, no to wtedy przed takimi osobami ostrzegłem, przed czymś takim ostrzegłem. Powiedziałem tam wyraźnie, powinniśmy bardziej ufać swoim oczom, tak, i swojemu umysłowi, niż jakiemuś człowiekowi, który przychodzi i mówi, że nie powinniśmy ufać, tak? I ja tam przytoczyłem właśnie takie obrazy, gdzie statek się chowa. I teraz nagle ktoś przychodzi i mówi, że to nie statek się chowa, tylko się promienie odginają. My tak widzimy. A nasz umysł, gdyby ten facet nie przyszedł i tak nie powiedział, to wyraźnie stwierdza, że chowa się za... No za ziemię się chowa. Nie jakieś promienie się odginają. A dlaczego nasz umysł jest o tym przekonany? Ponieważ nasz umysł już widział takie coś, widział takie zjawisko często, kiedy na przykład wchodzimy na jakiś pagórek albo na jakąś górę. Albo ktoś schodzi z pagórka z drugiej strony. I ten ktoś ginie po prostu za granicą tego pagórka. Ten pagórek jakby zasłania nam. I tak samo jest ze statkami, one w taki sam sposób giną. Słońce w taki sam sposób wschodzi i w taki sam sposób zachodzi, jak gdyby właśnie dla obserwatora, który wchodzi na górę i nagle widzi słońce. Zobaczmy. Najpierw widzi kawałek tego słońca, górną część, potem środkową, a potem na końcu widzi dolną część. A potem widzi jeszcze przestrzeń, tak? To tak jakby słońce wschodziło. I nasz umysł jest do tego przyzwyczajony. Nasz umysł tak w takich kategoriach działa. I teraz ktoś przyszedł i powiedział, że mamy w to nie wierzyć. No to jest skandal. I jeszcze pan teraz ośmiela się, mówi, że moje bzdury dobitnie o tym świadczą, że jestem wychowany na iluzjach. To o czym świadczą pana bzdury, panie Henry? I zarzucasz mi kłamstwo, bo manipulujesz moim filmem, manipulujesz moimi słowami. Dlatego możesz mi zarzucić kłamstwo. Jeżeli byś nie zmanipulował, panie Henry, to nie potrafisz nawet zarzucić mi tego kłamstwa, więc kłamiesz, panie Henryku. Potem pan Henryk mówi, że mnóstwo przykładów na zaginanie światła jest. Okulary, soczewki, łyżka w wodzie, laser w akwarium i tak dalej. No, przepraszam. Przepraszam, ale panie Henry, ja nie kwestionowałem tego w tym filmie. Ja o tym nie mówiłem. Ja po prostu stwierdziłem tam w tym filmie, że nie zagina się tam na tym zdjęciu. Co dalej pan... A, pan tutaj przytacza przykłady zastosowania światłowodów. No w światłowodach też światło biegnie prosto, dopóki nie odbije się od jakiejś ścianki i nie skręci. A więc zasada jest taka, że światło biegnie zawsze prosto, z wyjątkiem, kiedy napotka na coś, co jest jego przeszkodą i co zmieni jego kierunek. Natomiast proszę mi powiedzieć, co w niebocentryzmie sprawia, że te promienie się zaginają? Co w niebocentryzmie to sprawia? Czy w teocentryzmie? Jaka siła? Jakie warunki muszą zaistnieć, że światło biegnie sobie po krzywej? I wszystkie gwiazdy, wszystko co widzimy, nie biegną te światła po prostej, tylko po krzywej. Panie Henry, jak pan Henry by kiedyś ustawiał teleskop i kierował na jakąś gwiazdę, to również amatorzy astronomii wiedzą, że teleskop powiedzmy ma około metra długości i musi być wycelowany prosto w gwiazdę. To świadczy, że promień od gwiazdy nie biegnie sobie krzywo, tylko biegnie prościutko, bo jeżeli nie ustawisz tego teleskopu prosto, to ty nie trafisz w tą gwiazdę. A gdyby to, co próbowaliście nam wymyślać, efekty lornetkowe i tak dalej, gdyby to wszystko działało, co mówicie, to astronomowie teleskopem nie mogliby trafić w gwiazdy, bo promienie by się tej gwiazdy zaginały, a teleskop przesuwałby krzywą widoczności. Takie głupoty, to nie wiem, kto to może wymyślić, tylko właśnie chyba niepełnosprawny umysłowo człowiek. Bo pełnosprawny umysłowo potrafi rozróżnić mity od faktów. I pan Henry dalej płynie i mówi, że nie wszystko wiemy, nie wszystko rozumiemy, że przeciwnicy teocentryzmu czy też niebocentryzmu szukają naszych błędów, naszych pomyłek, przejaskrawień, czasami coś niedopatrzonego znajdą.
No, panie Henry, tylko że ta teoria wasza, ten niebocentryzm czy ten teocentryzm, składa się właśnie tylko z takich rzeczy. Składa się tylko z błędów, tylko z pomyłek, tylko z przejaskrawień i przeważnie tylko pozór. Pozór to jest tylko rzeczywistości. Ale się tak bardzo tego trzymacie. Ale jak nazwać taką celową pracę GW15, na końcu pan pisze, Henry? Który najwyraźniej stara się nas wprowadzić w błąd za pomocą takich idiotycznych, rażących prób świadczących o zupełnym braku wiedzy w jakiejkolwiek dziedzinie. Rażących prób, no... To wszystko jest prawdą, dopóki pan Henry manipulujesz moimi zdaniami i moim filmem. Dopóki to robisz, to tak, to się zgadzam z panem. Ale gdybyś pan uczciwie do tego podszedł, to podejrzewam, że nie mógłbyś tego zdania napisać. Wcześniej wspomniał pan, panie Henry, że omawiał jeden z moich filmów i teraz właśnie przejdę do tego, jak on to robił, jak on omawiał ten mój film. Na stronie 31 tego forum, a więc trochę wcześniej, omawia mój film o fazach Księżyca i teraz zobaczmy, w jaki sposób on stara się to omówić. Uderzyła mnie wręcz prostacka postawa i wręcz ordynarna sofistyka, która polega na oczywistych kłamstwach, czy też braku wiedzy i wyobraźni. I właśnie w tym filmie go to uderzyło, tylko że ja tam w tym filmie zaproponowałem zrobić sobie takie doświadczenie, żeby zapalić sobie światełko i pokręcić się z piłką po pokoju, przyciemnionym pokoju i wtedy zobaczyć, jak zostaje ta piłka oświetlona i w ten sposób znaleźć sobie odpowiedź na pytanie, skąd się biorą fazy Księżyca. I gdzie tu są te kłamstwa? Gdzie ta jest sofistyka? W którym momencie? No ale pan Henry tu próbuje właśnie uzasadnić, gdzie ta sofistyka jest i że te kłamstwa są też. I pan Henry tutaj przytacza moje rysunki i mówi, że według GW15 to jest pełnia, ale jak Księżyc jest na linii z Ziemią, jest to zaćmienie Księżyca Ziemią. Powiedzmy, że się zgadzamy, tam dalej następny rysunek pokazuje, ale tutaj mamy już poważny problem. Naszą przeszkodą jest Księżyc, czyli w tym przypadku mielibyśmy częściowe albo całkowite zaćmienie Księżyca. No w tym wypadku byśmy mieli zaćmienie Słońca. Nie wiem, być może panie Henry się pan pomyliłeś, ale w tym wypadku właśnie, w którym tutaj widzimy jest, to byłoby zaćmienie Słońca, częściowe lub całkowite. Mogłoby być, ale nie jest. Pan Henry dalej pisze tak. To w dzień, a w nocy, jeżeli Ziemia się obróci o 180 stopni, czy nadal mamy nów? No pewnie, panie Henry, no pewnie, że mamy nów. Przecież te fazy Księżyca nie zależą od obrotu Ziemi, tylko od obiegu Księżyca wokół Ziemi. Od tego zależą fazy, a nie od obrotu naszej planety wokół własnej osi. No tego nawet pan nie rozumie? I mówił pan, że ja mówię jak do dzieci? Tu się okazuje, że i tak za słabo mówię jak do dzieci, że powinienem jeszcze bardziej chyba mówić. I tutaj właśnie dalej mówi tak, że jeżeli Ziemia podobno się obraca, zatem w obu przypadkach zawsze gdzieś w którymś miejscu na kuli ziemskiej ktoś będzie widział podczas faz Księżyca zaćmienie Księżyca i zaćmienie częściowe lub całkowite Słońca przez Księżyc co miesiąc. Ale jak wiemy, tak nie jest. No i panie Henry, tutaj żeś pan Amerykę nie odkrył, dlatego że ja nawet w swoim filmie mówiłem o tym. I nie wiem, jakżeś pan oglądał ten film, no? Jakim cudem się pan możesz odnosić do czegoś, czego pan w ogóle nie widziałeś prawdopodobnie? Albo nie rozumiesz tego, co widziałeś. A ja to o tym mówię wyraźnie. I mówię, dlaczego tak jest? Dlaczego nie widzimy to co miesiąc? I przytoczyłem również dowód w postaci takiej, że który może sobie każdy sprawdzić po tabelkach zaćmień Słońca i zaćmień Księżyca, dlaczego to, co powiedziałem, to, co przytoczyłem jako właśnie argument, dlaczego jest to prawdą? Proszę, spójrzmy. Ktoś może zapytać, no ale te fazy są co miesiąc, a tutaj no nie ma co miesiąc zaćmień, tych zaćmień. Dlaczego? No właśnie dlatego, że orbita Księżyca jest troszeczkę nachylona. I to nie jest zawsze, ale skąd wiemy, że jest nachylona? Co jest takim dowodem, że jest nachylona? No to, że jeżeli w jakimś miesiącu już jest zaćmienie Słońca, to za 2 tygodnie będzie zaćmienie Księżyca. Jeżeli jest zaćmienie pierwsze Księżyca, to za 2 tygodnie będzie zaćmienie Słońca. Przypatrzmy się temu, zwróćmy na to uwagę. No właśnie, a więc ja stwierdziłem, że nie jest to co miesiąc i wyjaśniłem, dlaczego to nie jest co miesiąc. I jeszcze przytoczyłem dowód na to, że to wyjaśnienie jest prawdziwe. Jeżeli Księżyc obiega Ziemię naokoło w ciągu około 4 tygodni, a więc około miesiąca, nawet jest nazywany miesiącem,
to wtedy, jeżeli orbita jest nachylona, to wtedy będą dwa miejsca w tej orbicie, kiedy będzie ta orbita przecinać właśnie miejsce, gdzie może być zaćmienie Słońca lub Księżyca. Kiedy on wjeżdża na górę i kiedy zjeżdża z góry z tej orbity. I wtedy może przejść przez to miejsce, gdzie może nastąpić zaćmienie Słońca bądź zaćmienie Księżyca. I te zaćmienia akurat na połowie orbity wypadają, więc co dwa tygodnie jedno po drugim. Panie Henry, panie, obudź się pan. Obudź się pan, bo żeś pan bardzo mocno się zaspał. Przedstawia tam pan Henry taki rysunek, też z mojego filmu prawdopodobnie wziął. Ten diagram powinien nam to wyjaśnić, ale nam oczywiście nie wyjaśnia. Gdzie tkwi różnica między fazami Księżyca a zaćmieniami? Najwyraźniej według tych rysunków jest to jedno i to samo. Nie, panie Henry, ten diagram nie powinien panu tego wyjaśnić, dlatego że ten diagram ma jedno zadanie do wyjaśnienia, jedną sytuację, mianowicie zaćmienie Księżyca. On nie ma zadania wyjaśniać faz Księżyca, ani różnic pomiędzy fazami a zaćmieniami, ponieważ nie jest taką jego rolą i nie jest to jedno i to samo. Dalej pan Henry przytacza taki rysunek, takie zdjęcia Księżyca Czerwonego i mówi, że GWW-15 ubolewa, że nie wyjaśniamy skąd się bierze czasami Czerwony Księżyc podczas zaćmienia. Panie Henry, zawsze podczas zaćmienia Księżyc jest czerwonawy. Nie czasami, on jest zawsze. Tylko kwestia jest tego, kiedy te zaćmienie następuje i czy na przykład nie następuje jeszcze kiedy jest widnawo, to wtedy może tego nie być widać. Ale jeżeli jest ciemno, jeżeli jest to około, powiedzmy, właśnie w godzinach nocnych, to ten księżyc zawsze będzie czerwony. Nie czasami. No i tutaj pan Henry próbuje wyjaśnić to, że no, że nasza atmosfera, szklany firmament 100 km nad ziemią z powodu swej gęstości działa jak pryzmat i rozszczepia światło na wszystkie barwy tęcze, dlatego przy zachodzie Słońca i Księżyc są czerwone, mniej lub więcej w zależności od czystości, temperatury i wilgotności atmosfery. Światło odgina się ku górze, podążając za coraz rzadszą atmosferą. Ja zgadzam się, że przy zachodzie Słońca i Księżyca jest czerwony, tylko właśnie problem polega na tym, że ten Księżyc podczas zaćmienia on nie jest przy zachodzie, ani nie jest przy wschodzie. No czasami zdarza się, że jest, ale nawet jeżeli jest w czasie północy obserwowany, to również jest czerwony. I teraz, panie Henry, skoro to jest takie oczywiste dla pana, to proszę mi to rozrysować dla wklęsłej ziemi, dla odginających się promieni, dla właśnie tego całego niebocentryzmu, proszę mi rozrysować, dlaczego ten księżyc w ogóle jest zaćmiony i dlaczego robi się czerwony. Dlaczego jest zaćmiony, to tam są rysunki, ale teraz proszę pokazać, dlaczego on jest taki czerwonawy, bo ja z tym się nie spotkałem. Pan Henry w kolejnym zdaniu, właściwie w kolejnym rysunku, przytacza taki rysunek z narysowaną strzałką i ma taki opis do niego. Tutaj mamy absolutny pokaz solidnego, logicznego myślenia. Ten pan twierdzi, że światło słoneczne odbija się od głowy obserwatora, która służy jako model Ziemi i owo odbite światło pada na Księżyc. Czyżby? Przecież umieszczona przeze mnie strzałka czerwona wskazuje na Ziemię w cieniu w tym właśnie momencie. A nie w blasku Słońca, Księżyc w takiej sytuacji nie może być oświetlony światłem Słońca odbitym od Ziemi. Zupełny nonsens. Panie Henry, żeś pan namalował źle tą strzałkę. Ona powinna być nie tu, gdzie od strony, gdzie ten Księżyc już jest prawie pełny i pokazałeś pan ocienioną Ziemię, tylko od drugiej strony, gdzie jest rogali. Proszę zwrócić uwagę na fragment odpowiedni tego filmu, w którym o tym mówiłem. Od czego się może odbić jeszcze światło i oświetlić piłkę? No, Słońce z tamtej strony świeci, tak? Tamta ta lampka. A tutaj mamy taki problem. Pomyślmy logicznie. No, zobaczmy. Od naszej głowy. Nasza głowa może oświetlać tą drugą stronę. Czy to widać w rzeczywistości? Zobaczmy. Mamy takie zdjęcie, które pokazuje, że kiedy jest taki rogalik, tak? Czyli kiedy Księżyc jest w tym nowiu. Zobaczmy, on jest oświetlony jakimś, no czymś jest oświetlony, coś go oświetla. I tu nasze doświadczenie pokojowe wskazuje, że oświetla go Ziemia. Tak, panie Henryku. I zrobiłeś pan z siebie teraz totalnego durnia, rysując tą strzałkę nie tu, gdzie trzeba, bo ja o tej sytuacji nie mówiłem. W
kontekście oświetlenia księżyca właśnie mówiłem trochę dalej i mówiłem wyraźnie, że wtedy, kiedy pan tutaj narysowałeś tą strzałkę, to już to światło zanika. Proszę posłuchać. Kiedy księżyc już idzie do innej fazy, to zauważmy, że to oświetlenie znika. Potem już w innych fazach nie widzimy tego oświetlenia. Wyraźnie to powiedziałem, że w innych fazach, a więc poza tym, kiedy tam księżyc jest tym sierpikiem i dojdzie do połowy, może trochę ponad, to nie widzimy tego oświetlenia dziwnego, tajemniczego, które zwane jest światłem popielatym. A pan, narysowałeś pan strzałkę i zrobiłeś, próbujesz robić ze mnie durnia, sam z siebie zrobiłeś durnia. I w taki sposób pan chcesz dochodzić do prawdy? Tak pan chcesz tutaj omawiać moje filmy i w ogóle omawiać cokolwiek, nie tylko moje filmy? Pan się zdyskwalifikował teraz. Dalej pan pokazuje taki rysunek i mówi, że wielokrotnie widział taką sytuację. Słońce, księżyc były niemal w zenicie i księżyc wyglądał jak rogal, czyli była jedna z kwad księżyca. Moje pytanie brzmi, co rzuca płcień w takiej sytuacji na księżyc? Z pewnością nie Ziemia. Panie Henry, znowu pan mnie zaskoczyłeś swoją inteligencją, ponieważ skądżeś pan znowu wziął ten płcień? W fazach księżyca, i to ja wyraźnie nawet powiedziałem to w pewnym momencie w moim filmie, że nic, że faza księżyca nie chodzi o to, że coś rzuca płcień. A żeś pan dalej się czepił tego płcienia. Chyba pan żeś nie oglądał tego mojego filmu. Albo żeś pan w ogóle nie zrozumiał tego, co ja do pana mówię. Bo dalej pan żeś opowiadasz dziwne rzeczy. W takim przypadku wszelkie próby GW15 okazują się z gruntu fałszywe. No, oczywiście, że w takim przypadku, jeżeli pan bierze i manipuluje moimi filmami, moimi wypowiedziami, no to rzeczywiście one wyglądają fałszywe, ale tak naprawdę to pana ten cały temat tu jest fałszywy. Tylko że nikt panu nawet nie zwrócił uwagi na to, że pan tam popełnił błędy w omawianiu moich filmów, bo się wszyscy boją pana tam na tym forum, bo pan, jeżeli ktoś się z panem nie zgadza, to pan wywala tego kogoś. I dlatego, jeżeli chcą być na forum, to muszą siedzieć cichutko. I tu pan na koniec podsumowuje, jest to jedyna moja krytyka jednego z filmów tego pana i niestety poziom jego dowodów jest tak żenujący i kłamliwy, że daruje sobie dalsze przeglądanie jego filmu. Panie Henry, to żenujący poziom jest omawiania tego w ten sposób, w jaki pan to robi. I kłamliwy, to jest właśnie chyba pan tu do swojego postu się teraz odniósł. I ja to wyraźnie tu udowodniłem, czego pan w ogóle mi nie udowodnił. Pan mi żadnego kłamstwa nie udowodnił. I dlatego ja tutaj teraz zrobiłem ten film po to, żeby pan nie mógł powiedzieć, że ja kłamię. Ponieważ ja wyraźnie tu udowodniłem, że ja nie kłamię i że to pan rozmija się z prawdą, że to pan manipuluje, że to pan kłamie. I dlatego panu wychodzą takie głupoty. I o tych głupotach również innych będę mówił w innych filmach moich, następnych. Zajmę się właśnie różnymi dziwnymi pomysłami, które pan przedstawia na tym forum. To była Krzywa Kubika i zachęcam właśnie do następnych filmów. Przepraszam, jeżeli to kogoś tam zabolało zbyt mocno, ale proszę pamiętać, że mnie też zabolało, w jaki sposób próbuje się mnie tutaj oczerniać. To jest żenujące. I dlatego może trochę zbyt mocno tutaj opowiadałem, ale myślę, że ci, którzy mieli zrozumieć to, zrozumieli. Ci, którzy uczciwie do tego tematu podchodzą, do tego tematu podejdą uczciwie. Zapraszam na kolejne części, w których będę omawiał też m.in. geocentryzm, m.in. różne dziwne pomysły pana Henry'ego, które tutaj na tym forum zamieszcza i zobaczymy, jak to tutaj to wszystko wygląda. A zatem zapraszam.